Cześć memory, to mój nowy kanał na YouTube. Serdecznie dziękuję i zapraszam do subskrypcji. A tymczasem, moi drodzy widzowie, 26 listopada rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w szachach. Mecz pomiędzy Magnusem Karlsenem a Janem Niepomniaścim Panowie, no przyjaźnił się, oni są kumplami, powiedzmy, z boiska chciałoby się powiedzieć, ale z szachownicy. No i tutaj w 2002 roku zagrali ze sobą partię na Mistrzostwach Europy do lat 12. No i widzimy po rankingach, że to Jan Niepomniażcim. Był tutaj powiedzmy wielkim talentem w tym momencie, no ale te rankingi oczywiście potem się e, wyrównały. No wi wiadomo, że Karlsen jest mistrzem świata, jest lepszym zawodnikiem, aczkolwiek szanse. Na to, że nie pomniacz, zostanie mistrzem świata też są. Jest to zawodnik agresywny i no, Rosjanie na pewno tutaj mocno przygotowali tego zawodnika do tytułu, czy do walki o tytuł. Na stole jest 2 miliony dolarów, panowie będą walczyć przede wszystkim o pieniądze. No, 60% z tej kwoty wpada do zwycięzcy 40 do. Wicemistrza świata, no ale kontrakty reklamowe i tak dalej, to wszystko jest poboczne. To jest dużo tutaj zmiennych, fajnych rzeczy marketingowych, no ale zasłużyli sobie panowie. Są na wspaniałym, szachowym poziomie. A przyjrzyjmy się partii, tutaj chyba jedna z pierwszych, jak nie pierwsza partia klasyczna pomiędzy tymi zawodnikami, którą wygrzebałem. Dosyć wstępu, moi drodzy, przejdźmy do. Analizy Jana Niepomniaszciego z Magnusem Carlsenem, gdy mieli, mieli tutaj chłopcy po 12 lat, panowie, chłopcy. E4, skoczek F6, obrona Alechina na szachownicy i Carlsen, no widzimy, grał różne debiuty, jak widać. Tutaj posunięcie E5, atakujemy od razu skoczka, skoczek idzie sobie na D5, to są normalne zagrania i skoczek na F3 ruch jak ruch, tutaj zawsze zdążymy zagrać posunięcie D4, można oczywiście próbować grać C4 wcześniej, tego skoczka odpędzać, ale to są takie typowe odejścia potem na B6, jak będziemy tu się bardziej tego skoczka czepiać, to on sobie spokojnie wróci na D5 i będzie miał świetną pozycję, Ten pionek, żaden pionek nie będzie w stanie go zaatakować, może ja przestawię, żeby to było zobrazowane, po C4, skoczek B6 i po C5, gramy sobie tutaj, czarne są spoko, tutaj według mnie, potem D6 rozbijamy centrum, ewentualnie E6, wyprowadzamy gońce i tak dalej. Tutaj gra się raczej dobrze. No ale cóż, dwunastoletni zawodnicy grają w ten sposób. Skoczek F3, posunięcie D6, wsparcie centrum poprzez ruch D4, posunięcie, bicie na E5 i skoczek wybija na E5. Standardowe zagranie, no... Mając 12 lat i 2.300 ponad ranking, no na pewno tutaj przygotowany debiutowo niepomniacz jest, był. I to, nie, I to widać właśnie po tym ruchu skoczek bije na przykład na E5, a nie zwykłym biciem pionka. Tutaj G6 ze strony czarnych, goniec na C4 i pojawiają się już pewnego rodzaju pułapki. Mianowicie po ruchu C6 następuje skoczek C3. I jakby czarne się tutaj pospieszyły z wymianą, z, próby, z próbą zepsucia struktury no to spotykają tutaj pięknego mata. Oczywiście to jest proste, w tym wypadku goniec zagrał na e6 i białe zrobiły roszadę i skoczek zagrał na d7. Jeżeli byśmy się dalej pokusili tutaj czarnymi o wybicie skoczka, no to przykra niespodzianka by tutaj napotkała na pewno czarne. Po wybiciu i po wybiciu hetmana jest znowu mat na f7. Sama pułapka działa dwa razy, oczywiście to jest wszystko łatwe, skoczek zagrywa na d7, hetman na f3, Koncentracja przede wszystkim też zobaczcie na punkt F7, na punkt D5 jest nacisk bardzo mocny. Trzeba sobie jakoś z tym zacząć radzić. Goniec zagrywa na G7, normalna sprawa. Wieża E1 w tym, w tym układzie. Wzmocnienie skoczka, oczywiście. Tutaj rozszada ze strony Carlsena. I ruch Hetman G3. To posunięcie chyba jest troszkę zbędne. Tak naprawdę nie wiadomo o co tutaj chodzi, ale taką zauważam pewną zależność po latach, bo. Niepomniacz gra w szachy tak właśnie w podobnym stylu jak w tej partii. On tak bardzo lubi grać te posunięcie E4 i tam dostawać takie może nieco schematyczne pozycje, takie w centrum, tam jakaś figurka, jakaś, jakaś fajna aktywność figurowa i tam próbuje tym Hetmanem na skrzydle coś tam za chwilę pewnie zadziałać. Tak mi się y, troszeczkę to y, zaczęło y, fajnie układać w głowie, jeśli chodzi o jego grę. Jestem strasznie ciekawy, jak to będzie wszystko wyglądało, czy ten chłopak się nie spali w meczu z Karl. No mam nadzieję, że jest dobrze przygotowane. Tutaj skoczek, chodzi mi o to, żeby ten mecz był po prostu ciekawy. Po wybiciu na E5 i pionek wybija na E5, skoczek wybił na C3, Hetman wybił, goniec wybił, Hetman wybił. Zobaczcie tutaj, chłopaki, można by powiedzieć, powymieniali się masakrycznie. Nie są to złe ruchy, to jest pozycja totalnie równa. Jak grać dalej? Otóż czarne zagrywają Hetman D5. Bardzo ładne posunięcie, które prowokuje do wymiany. Jeżeli nastąpiłaby wymiana to uważam, że czarne mają przyjemniejszą pozycję, z tego względu, że na przykład jakiś ruch c3, bo wiadomo, że tutaj czarne będą chciały atakować sobie wieżą po wolnej linii, po ruchu e6 układamy sobie pionki na białych polach, goniec czarnopolowy, no niby jest przeblokowany troszkę przez pionka, ale już w końcówce może być to nieco korzystniejsze, łatwiejsze, przyjemniejsze dla czarnych, tak uważam, aczkolwiek pewnie to by się skończyło remisem. Po hetmanie na d5, hetman zagrał na e2, wieża zagrywa na d8, goniec na g5 dosyć aktywnie, tutaj sobie szarżuje Hetman E6, dobre miejsce dla Hetmana tutaj czarne mają naprawdę bardzo przyjemną grę Hetman E3, no nie wiem czy próba na H6 ewentualnie jakiegoś pionka tutaj trzeba próbować zdejmować i posunięcie B6 jak najbardziej dobre posunięcie w tym momencie A4. Klasyczne zagranie z atakiem właśnie na skrzydle. Często właśnie tak bywa. Zobaczcie, nawet tutaj dwunastolatkowie wiedzą o co chodzi, no ale na tym poziomie to już jest niemalże obowiązek, żeby grać takie posunięcia jak A4, A5. Dobrze, wieża zagrywa na D5. Nic się tutaj wielkiego nie dzieje. Jest oczywiście wzmocnienie ataku na E5. I teraz goniec zagrywa na F4. Bardzo mądre zagranie tutaj. Jakbyśmy na przykład zagrali posunięcie F4, no to moglibyśmy napotkać taki ruch F6 i dosyć nieprzyjemnie by to stało dla białych. No, bardzo fajnie się tutaj wszystko rozgrywa. Jest mocny nacisk na punkt E5, odpędzamy gońca, i te figury czarnych zaczynają po prostu ładnie żyć. No więc goniec F4 myślę, że solidniejsze zagranie. Hetman zagrywa na F5. Hetman E4 spróbował wymiany, i co ciekawe. Carlsen zagrywa hetman D7. Dobre posunięcie. Powiem szczerze, że ja bym wymienił te hetmany mimo wszystko. Byłoby, myślę, że troszkę prościej grać, ale to jest kwestia oczywiście znowu szachowego gustu. Wieża z FF na D8 i no to też jest oczywiście blisko remisu, bo można zagrać gońcem. Tutaj wystarczy podejść troszeczkę królem do F1. Tu się wszystko trzyma. Tam jakaś wjazd wieży też nic nie grozi, bo pionki się zawsze tu stabilizują, więc no, wygranej czarnymi absolutnie nie ma. No ale tutaj młody Magnus postanowił zagrać hetmanem na d po tym posunięciu nastąpiło C3. Wieża D8, wzmocnienie linii. Jakże to, to ładnie wygląda. Posunięcie H3, lufcik zawsze potrzebny tutaj dla króla. Hetman E6 z powrotem. Hetman E2, wieża D3. I powiem tak, w tej sytuacji jeszcze przed wieżą D3, tutaj silnik jest nieco przyjemniejszy dla strony czarnych. Dlaczego? Może wynika to z tego względu, że jednak jest jakiś Punkt zaczepienia jest opanowana e, wolna linia, i tutaj czarne tak naprawdę dyktują pewnego rodzaju warunki. No ale jak to zwykle bywa u e, dzieci, nawet e, na takim wysokim poziomie, no to błędy zawsze się tam gdzieś pojawiają. Wieża D3 nie jest to oczywiście błąd, ruch jak ruch, gdzieś tutaj wieża, może Hetman chciał wejść na D5. Po ruchu A5 e, nastąpiło B5, co mi się bardzo podoba. Pionki zaczynają ładnie funkcjonować po białych polach i brakuje jeszcze pionka na A6. Ale ten ruch właśnie zostaje zagrany przez białe. No i posunięcie takie niby okej, okay, bo tutaj zostaje słabość w postaci pionka na A7. W przyszłości ten goniec ma szansę tego pionka atakować. Ale to nie jest takie proste. Ruch C5, pionki, maszerują do przodu, łapiemy centrum, łapiemy przestrzeń, kontrolujemy przede wszystkim wolną linię, Hetman zagrywa na A4 i Hetman na D5. Ok, Hetman na D5, próba wymiany Hetmanów. Można by było tutaj też próbować zagrać na przykład wieżą, na przykład na D5, ustawić Hetmana na D7. To takie by było ustawienie właśnie armaty Alechina, powiedzmy, i właśnie w tej obronie by się to ładnie powiązało z obroną Alechina, którą zagrał Carlsen. No cóż, ale zagrał Hetman na D5, Hetman wybił na D5, wieża z wybiła na D5. Wieża zagrała na A5 i jest tutaj już atak. Ja myślę, że białe teraz mają tutaj jakiekolwiek szanse z tego względu, że te pionki są troszeczkę wiszące. No ale ruch C4, wszystko się trzyma i cóż w takiej sytuacji zrobić, jeżeli nie możemy przebić? Mianowicie król troszeczkę zbliża się do centrum. Posunięcie E6 ze strony magnusa, wszystko dobrze działa i koniec na E3. Jak weźmiemy tego pionka na E5, to białe wezmą pionka na 7 ważniejszego pionka, więc no, białe tutaj by były już na wygranej pozycji tak naprawdę. Wiem, że to jeszcze daleka droga, ale wolny pionek zaawansowany to jest jednak spora przeszkoda, byłaby spora przeszkoda dla czarnych. Dobrze, w tej sytuacji wieża z 8 na D7, bronić piona trzeba, goniec zagrywa na D4. I tym sprytnym manewrem gońcem z E4, E3 na D4 jest atak cały czas, jest nacisk na punkt A7 i przy okazji jest obrona na punkt. E5. Goniec zatem przerzucił się na F8, co jest to. oczywiście teraz dobrą opcją tutaj zawsze. Goniec po tej diagonali F8A3 może sobie lepiej podziałać. Wieża z kolei zagrywa na B1. Widzimy teraz białe mają konkretne plany w postaci B3 i nacisku na punkt B5. Goniec na E7. W tej sytuacji, no i tak naprawdę to jest chyba taki decydujący błąd w tym momencie, tylko co tu da radzić czarnym. Czarne przede wszystkim powinny chyba spróbować wymienić najsilniejszą figurę przeciwnika. Po końcu C5 prawdopodobnie pozycja zakończyłaby się tutaj remisem. E, na przykład, jakbyśmy wybili na B5, goniec by wybił, wieża by wybiła, wieża by wybiła, pionek by wybił. No i wieża D4. Można się godzić z remisem. Wieżówka jest. No, jest remisowa po prostu. Tak nie było. Goniec zagrał na E7. Nieco ambitniej, niby Carlsen do tego podszedł. Ale ruch B3 bardzo silny. Tutaj grozi wybicie, więc no, jak zagrywają czarne? Czarne, goniec D8 zstępem. Wieża zagrywa na A2. No, i to jest taki e, ważny moment. Teraz moi drodzy, ciężko coś doradzić czarnym. A nie można zrobić przemów poprzez ruch B4, bo tutaj wybijamy stępem na C4. A jak wybijemy pionka na B3, to wieża zbija na B3, i nie ma obrony przed wieża B2 i atakiem na ruch, na punkt, na pionka B5. Nie ma opcji. Dlatego też prawdopodobnie Magnus zdecydował się na ofiarę jakości. Zbił na D4. No właśnie, zbił na D4. Moi drodzy, dlaczego ta wieża zbiła gońca? No to już przed chwilą właśnie wytłumaczyłem. Sucha strata pionka raczej by się wiązała z łatwą porażką i czarne decydują się na próbę aktywności, oczywiście w tej końcówce. Posunięcie C3 teraz nastąpiło. No lecz nie za dużo to daje. W tej sytuacji nastąpił ruch B4. Bardzo ważne posunięcie, żeby przełamać tutaj komunikację tych dwóch pionów. I teraz, jakby tutaj czarne się zdecydowały na bicie pionka, to mamy po prostu wieża C2 i też odbijamy następnego pionka z dużą aktywnością. Wieża C4 nie działa, bo jest również ruch wieża B3 i pionka zdejmujemy. No więc w tej sytuacji po ruchu B4 goniec zagrał na G5. Tutaj niby bronimy w tej sytuacji wieża D1 i wieża zagrywa na C7. Jeżeli byśmy tutaj zagrali gońcem na D2. Właśnie, żeby przerwać też obronę punktu na d4, to białe by spokojnie mogły wybić końca, i po wybiciu wieża d2 jest pionek więcej w końcówce. I jakby tutaj wieża na przykład chciała zagrać się po wolnej linii c, to tutaj białe na pewno by próbowały grać d5 z dużą aktywnością, i naprawdę, no znaczy to jest raczej przegrana końcówka już wieżowa. No dlatego też wieża zagrała w tym momencie na c7 od razu. Wieża na C2 z obroną. Już goniec D2 raczej nie działa. Znaczy działa, ale król idzie na E2 i cały czas grozi to samo czyli wybicie tego gońca. Goniec wrócił na E7. Posunięcie D5. Goniec na B4. D6, czyli już jest wolny pionek. Zaczepka taka tutaj no, przytwierdzona. Pionek tutaj z E5 broni dobrze piona, więc wieża C8. I wieża już nie, może, nie musi się tym pionkiem zajmować. Zagrywa na B1. Z jednoczesną kapitulacją czarnych Carson poddał partię. No ale tutaj panowie, jak już mówię, grali 19 lat temu ze sobą. Zobaczymy, co będzie się działo teraz w tym meczu. No partia jest przegrana totalnie, bo goniec tam na przykład odchodzi, zbijamy pionka. Duża aktywność, podchodzimy królem, ruchy robimy na spokojnie, bez pośpiechu i bez presji. Dzięki serdeczne za oglądanie i pozdrawiam. Do zobaczenia przy Szachownicy. Cześć!